Cześć, w poprzednim filmie opowiadałam Wam o przepuklinie rozworu przełykowego, po którym dostałam od Was sporo zapytań na temat samego przełyku. Zapraszam Was na materiał, w którym opowiem trochę o anatomii, o dysfunkcjach przełyku oraz o technikach, które możemy wykorzystać w gabinecie fizjoterapeuty. Przełyk transportuje pokarm z gardła do żołądka. Zachodzi to za pomocą ruchów perystaltycznych, ale w przełyku nie mamy ani trawienia, ani wchłaniania substancji odżywczych. Przełyk ma dwa zwieracze, zwieracz górny, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do żołądka oraz zwieracz dolny, który zapobiega refluksowi, czyli cofaniu się treści oraz drażniących soków żołądkowych. Przełyk to rura, która ma 25-30 cm, oczywiście u osoby dorosłej i zaczyna się od chrząstki pierścieniowatej aż do wpustu żołądka. Ma kształt esowaty. Możemy przełyk podzielić na trzy części, część szyjną, część piersiową oraz część brzuszną. Część szyjna zaczyna się od tyłu chrząstki pierścieniowatej, a od przodu szóstego kręgu szyjnego. Część piersiowa znajduje się w tylnym śródpiersiu i kończy się na rozworze przełykowym przepony. Część brzuszna, bardzo krótki odcinek, 2-3 cm, który będzie znajdował się wewnątrz otrzewnowo i kończy się na wpuście żołądka. W miejscu połączenia żołądek, wpust oraz przełyk tworzą funkcjonalny zwieracz. Zwieracz ten w spoczynku zawsze jest zamknięty i powstaje ze względu na różnicę ciśnień w klatce piersiowej oraz w jamie brzusznej. Zacznijmy od początku. Część szyjna na wysokości C6, lekko wygięta w stronę lewą. Część brzuszna od TH1 do TH10, gdzie na wysokości 7-8 kręgu tworzy wygięcie w stronę prawą. Część brzuszna TH10, TH11 zakończona rozworem przełykowym, który tworzy lekkie wygięcie w lewą stronę, ponieważ znajduje się na lewą stronę od środka ścięgnistego przepony. Pacjent, który zgłasza się do nas do gabinetu, może mówić o takich dolegliwościach jak zgaga, wszelkiego rodzaju dolegliwości brzuszne, zespół jelita drażliwego, bóle zamostkowe. Możemy zaobserwować dysfunkcję górnego odcinka szyjnego i podstawy czaszki, dysfunkcję na wysokości C6, C7, na wysokości C7, TH1, przejścia piersiowo-lędźwiowego, zmiany na wysokości wpustu żołądka, napięcia przepony, czy też zmiany w ciśnieniu klatka piersiowa, brzuch. Jeśli chodzi o mięśnie wskaźnikowe, wymienimy tutaj mięsień piersiowy większy, mięśnie międzyżebrowe, TH2, TH5, no i oczywiście przepony. Wykonując analizę posturalną, możemy zobaczyć zmiany w postawie. Zwróć uwagę na kręgosłup na wysokości odcinka szyjnego oraz piersiowego. Barki mogą być uniesione, szyja może być skrócona, oddech może być spłycony lub zmieniony. Zmienione może być również ciśnienie w klatce piersiowej oraz w jamie brzusznej. Mogą pojawić się napięcia przepony oraz napięcia na wysokości wpustu. Przełyk wykazuje mobilność wzdłużną. Musi być ona dostosowana do ruchów głowy, szyi, klatki piersiowej, ale też ruchów związanych z przełykaniem. Oczywiście nie możemy wykonać bezpośredniej palpacji przełyku, ale możemy wykonać ją pośrednio przez klatkę piersiową. Aby wykonać palpację przełyku, prosimy, aby pacjent położył się na plecach oraz lekko ugiął nogi w kolanach. Pierwszy punkt kontaktu znajduje się na wysokości pierwszego, drugiego żebra, czyli odnajdujemy obojczyk, a następnie przykładamy nasadę dłoni w tym miejscu. Druga dłoń wędruje na wysokość wyrostka mieczykowatego, lekko w lewą stronę. Kiedy wybierzemy pierwszy opór tkankowy, przenieśmy cały ciężar swojego ciała, tak aby barki znalazły się nad dłońmi i przez ruchy boczno-boczne poszukujmy kształtu samego przełyku. Jeżeli chcemy się upewnić, że jesteśmy w odpowiednim miejscu, możemy wykonać ruch doogonowy
czyli w dół, i zapytać pacjenta o jego odczucia. Powinien powiedzieć, że czuje lekkie pociąganie w gardle. Z techniki palpacji od razu możemy przejść do testu mobilności. Mobilność będzie wzdłużna, czyli sprawdzamy w kierunku doogonowym oraz w kierunku dogłowowym. W terapii narządów wewnętrznych możemy wykonywać techniki w kierunku bezpośrednim, czyli utrudnionym, oraz pośrednim, czyli ułatwionym. Ja dzisiaj na potrzeby tego filmu będę wykonywała tylko kierunek ułatwiony. Zaczynamy od wybrania testu i kierujemy się w stronę ułatwioną, jeżeli pracujemy w sposób pośredni. Czyli ja przesuwam tutaj ręce w kierunku dogłowowym. Możemy w tej technice wykonać delikatną oscylację lub tylko utrzymać dłonie aż do uzyskania rozluźnienia. Nie zapomnij, aby na koniec wykonać test, powtórny test mobilności. Oczywiście możemy podzielić sobie pracę na przełyku na trzy części. Na część szyjną, piersiową oraz brzuszną, gdzie będziemy rozciągać je z każdą z osobna. Zaczniemy od części szyjnej. Układamy jedną dłoń na wysokości czoła, drugą obejmujemy chrząstkę pierścieniowatą i wykonujemy ruchy naprzemienne. Głowa w prawo, to chrząstka pierścieniowata w lewo i odwrotnie. Ruch ten powinniśmy wykonywać tak długo, aż prawa i lewa strona będzie równa i jakość ruchu będzie taka sama. Tą technikę możesz wykorzystać w momencie, kiedy pacjent zgłasza napięcie w okolicy szyjnej, ale też kiedy mówi o takich specyficznych objawach jak uczucie grudy w gardle. Kolejną częścią będzie część piersiowa, właściwie jej rozciąganie. Wykorzystamy tutaj technikę rotacyjną. Przykładamy kontakt na wysokości kąta mostka kością grochowatą. Wybieramy wstępny opór. Druga ręka pomaga nam sprawdzić rotację w prawą stronę oraz w lewą stronę. W technice pośredniej wybieramy kierunek ułatwiony i wykonujemy albo delikatną oscylację, albo utrzymujemy ruch aż do uzyskania uczucia rozluźnienia pod kością grochowatą. Tutaj tą technikę warto wykorzystywać, kiedy mamy problemy trawienne, bóle w nadbrzuszu, ale też właśnie bóle zamostkowe. Trzecia część, część brzuszna, również jej dedykowana będzie technika rotacyjna. Układamy się na wysokości piątego międzyżebrza, lekko po lewej stronie. Również kontakt ma kość grochowata. Drugą ręką dociskamy, jeśli chodzi o opór. I sprawdzamy rotację w prawą oraz w lewą stronę. Wybieram technikę w kierunku ułatwionym i znowu wykonuję oscylację albo utrzymuję rękę do momentu, kiedy poczuję rozluźnienie pod kością grochowatą. Tutaj tą część możemy wykorzystywać, kiedy mamy pacjenta z problemami trawiennymi oraz z napięciem na wysokości rozworu przełykowego, co właśnie tutaj reprezentuje Ania, więc od razu wykonuje jej faktyczną technikę leczniczą. Pamiętajcie o tym, aby zgłębiać swoją wiedzę z zakresu terapii narządów wewnętrznych i wykorzystywać te techniki w pracy z pacjentem. Będziecie mieć mega efekty, przyspieszy to Waszą pracę, a pacjenci będą bardzo zadowoleni. Jeżeli będziecie chcieli, żebym pokazała Wam, jak pracuję w gabinecie z tymi problemami, dajcie znać w komentarzu. Do zobaczenia.